Ale chcemy też zadbać o coś, co próbuje zmonopolizować lewica i na co nie możemy się zgodzić. Chcemy zadbać o dobrze pojętą ekologię, o czyste powietrze, o czystą wodę, o ochronę lasów i krajobrazu, a także wprowadzić coś, co wydawałoby się oczywiste, a czego PiS przez 4 lata nie zrobił. Całkowity zakaz importu śmieci do Polski. Polska nie może być europejskim składowiskiem śmieci. Tyle się mówi, że mamy być jak Zachód. Tyle się mówi, że mamy doganiać Europę. I co się okazuje? Importujemy tutaj niepotrzebne nam standardy w różnych kwestiach i importujemy śmieci, które później płoną na składowiskach. A rząd, który szczyci się tym, ministrowie, którzy odgrywają rolę szeryfów, nie potrafią nad tym prostym procesem zapanować. To jest kompromitacja. Konfederacja w polityce jest potrzebna. Konfederacja w parlamencie jest potrzebna. Konfederacja z pozycji siły parlamentarnej przetnie ten proceder i zmusi władzę, niezależnie kto je będzie sprawował, żeby to przerwać. Ale zdrowe życie to także ta druga część, życie. I to jest obszar, w którym siły obecnie rządzące w Polsce, można by powiedzieć, skompromitowały się po całości. Miała być wypowiedziana konwencja, miały być wprowadzone prawa o ochronie życia nienarodzonego. Były obietnice. Jak obietnice zostały zawalone, były obietnice, że będą kampanie informacyjne na temat tematów pro-life. Nic takiego nie nastąpiło. Połamane zostały wszystkie słowa, połamane zostały wszystkie zobowiązania. Wszyscy w Konfederacji jesteśmy za ochroną życia nienarodzonego od momentu poczęcia. Każdy Polak ma takie samo prawo do życia. Nie można go różnicować. Nie będziemy jak opozycja totalna, która z retoryką praw człowieka i demokracji na ustach jednocześnie domaga się swobody mordowania najbardziej bezbronnych młodych Polaków. Jest to absurd. Nie będziemy jak feministki, które domagają się ochrony praw kobiet, a jednocześnie zgadzają się na to, żeby te najbardziej bezbronne kobiety były mordowane. Jest to absurd. Polegamy na zdrowym rozsądku, polegamy na logice, polegamy na najnowszych osiągnięciach naukowych, które jasno wykazują, że człowiek od momentu poczęcia jest człowiekiem i przysługuje mu prawa, w szczególności prawo do życia.